Moi drodzy, patrząc na temat naszych spotkań, na gniew, nie ma żadnej wątpliwości, że człowiek, który chce skutecznie walczyć z gniewem, musi czuwać. Mówiliśmy wczoraj o troskach, jakie powinien posiadać człowiek, który czuwa. Dzisiejsza Ewangelia narzuca nam kolejną ważną rzeczywistość, która pomoże nam w pracy i walce z gniewem. Papież Franciszek, komentując tą dzisiejszą Ewangelię, mówił tak 3 miesiące temu. Jezus nie podaje abstrakcyjnej definicji modlitwy, ani nie naucza skutecznej techniki, aby się modlić i coś zyskać. Natomiast zachęca on swoich uczniów, aby doświadczyli modlitwy, stawiając ich bezpośrednio w łączności z Ojcem, wzbudzając w nich tęsknotę za osobistą relacją z Nim. Na tym polega nowość modlitwy chrześcijańskiej. Jest ona dialogiem między osobami, które się miłują. Dialogiem opartym na zaufaniu, wspieranym przez wysłuchanie i otwartym na działanie solidarne. Modlitwa to cecha człowieka czuwającego. Modlitwa to cecha człowieka, który potrafi uśmierzyć gniew, który potrafi zlikwidować lęk, bowiem wpuszcza do siebie Boga, który jest miłością i wszechmocą. W zgiełku i harmidrze wyciszenie jest często zupełnie niemożliwe. Powstaje, i dobrze o tym wszyscy wiemy, w obecnych czasach nowa duchowość, która jest odarta z sakrum, z ciszy, z modlitwy. Współczesny człowiek liczy na swoje możliwości, a zabiegany i zniewolony czasem nie ma siły i możliwości na taką refleksję. W konsekwencji powstaje nowy produkt w postaci pustego, pełnego lęku i obaw o przyszłość człowieka, który gubi się w galimatiasie propozycji. A przecież zatrzymanie się, spotkanie z Bogiem jest bardzo potrzebne. Mistrz z Nazaretu dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam ważne prawdy rządzące modlitwą. Może warto byłoby je wyciągnąć i wziąć ze sobą swoje życie. Jakież to są prawdy dotyczące mojej modlitwy? Ciekawe, czy się odnajdziemy w tych prawdach i czy taką modlitwę zanosimy codziennie. Otóż Jezus mówi, zawsze powinni się modlić. Co to oznacza? Czy to oznacza, że ja cały czas mam szeptać modlitwę? Nie. Ranner twierdził i pisał, że modlitwa może być codziennością i w codzienności. Modlitwa codziennością to jest modlitwa życiem. I to jest ta modlitwa, która trwa cały czas. Nie chodzi o ciągłe szeptanie modlitw, co raczej dokonywanie codziennych wyborów ewangelicznych, które stają się rozmową człowieka starającego się żyć Chrystusem. Pomyślmy, minęło już kilkanaście godzin tego dzisiejszego dnia. Czy modliłem się życiem? Czy moje konkretne wybory, moje myśli, moje pragnienia to były emocje, uczucia, myśli, które są zgodne z Bożą wolą? Modlitwa życiem to jest wyznawanie wiary w każdej chwili dnia i nocy. W ciągu dnia nieraz, i doskonale wiemy o tym wszyscy, trudno znaleźć na rozmowę czas. Zatem ten dialog zastąpiony jest postępowaniem zgodnym z wolą Bożą. I chciałbym nas tutaj wszystkich zachęcić do tego, abyśmy wprawdzie nie zastępowali modlitwy myślnej, ale abyśmy pamiętali o tym, że kiedy zwalczę jakąś pokusę, to jest moja modlitwa. Kiedy uda mi się uśmierzyć gniew,
to to jest moja modlitwa. Kiedy kogoś nie wykorzystam i nie użyję, choć mam taką możliwość, to jest moja modlitwa. Kiedy nie pogrążę się w rozczarowaniu czy zniechęceniu, to jest moja modlitwa. Święty Jan Paweł II mówił: módlcie się i kształtujcie przez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością. I nie tylko przez zaspokojenie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Może trzeba byłoby kogoś omodlić tym moją modlitwą życia, wracając do domu i mówiąc mu: ja cię kocham, mimo wszystko cię kocham. Może warto wrócić do własnego środowiska i powalczyć o to, aby ta atmosfera sprzyjała pozytywnym emocjom, wyborom. Ale jest też drugie wskazanie w tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi o tym, że nie wolno ustawać. A zatem drugą cechą naszej modlitwy powinna być modlitwa wytrwałości. Oznacza to konsekwencję i wytrwałość w modlitwie. Nieraz wydaje się, że Pan milczy, a słowa modlitwy nie znajdują już oddźwięku. Panie, tyle razy Cię prosiłem. Tyle razy prosiłem o zmianę mojego życia. A Ty milczysz. Ta wytrwałość jest szczególnie ważna wtedy, kiedy nagle się okazuje, że przychodzi na mnie jakieś bardzo poważne doświadczenie. Jak ktoś miał kiedyś problem ze swoimi chorobowy i chociażby miał pobrany do wycinek do badania histopatologicznego, to wie o tym doskonale, że te 2 tygodnie to jest wieczność. Bo nagle może się okazać, że za kilka dni dowiem się, że mnie już nie ma. A jednak wtedy trzeba szczególnie prosić: Panie, nie mam siły, nie wiem dlaczego, ale proszę, bądź ze mną. Człowiek wytrwałej modlitwy to ten, który nie zniechęca się brakiem efektów swojego dialogu z Panem. A jeśli będę taką modlitwę zanosił, to każda modlitwa będzie wzmocnieniem, przypomnijmy perspektywy, jaką nakreśla Zbawca. Ta nasza sesja jest złożona również z pytań. I chcę zapytać, czy jest jakaś modlitwa, jakaś sprawa, jakaś intencja, w której mi już brak nadziei, wytrwałości? Czy jest coś, z czego już zrezygnowałam, bo on ciągle milczy? Święty Jan Paweł II, cytowany, mówił: wśród zwykłych ludzkich zajęć nie możemy zatracić łączności z Chrystusem. Potrzebne nam są specjalne momenty przeznaczone wyłącznie na modlitwę, a modlitwa jest niezbędna zarówno w życiu osobistym, jak i w apostolacie. Nie może być autentycznego świadectwa chrześcijańskiego bez modlitwy. Ona jest źródłem natchnienia, energii, odwagi w obliczu trudności i przeszkód. Jest źródłem wytrwałości i umiejętności podejmowania inicjatywy z nowymi siłami. I my musimy z tego domu jutro wyjechać z takim przeświadczeniem. Warto. Nawet jeśli jest bardzo ciężko. Nawet jeśli kolejne miesiące i lata nie dają efektu, bo Pan milczy.
Ale w tej dzisiejszej Ewangelii są też, jest jeszcze inne wskazanie, niezwykle ważne, które może powinno nas trochę zaniepokoić. Otóż czytamy, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemię, gdy przyjdzie? Jeśli modlitwa ma być modlitwą Jezusową, jeśli ma to być modlitwa, która mnie przemienia, która umacnia, daje możliwości do tego, aby chociażby walczyć z gniewem, to ta modlitwa musi być zanoszona z wiarą. Ona ma wynikać z wiary człowieka. A skoro wiara z wiary człowieka, to znaczy uświadomienie sobie, że Bóg najlepiej wie, co nam potrzeba. Chodzi o zaufanie i zgodę na wolę tego, który jest źródłem zbawienia. Już teraz dziękuję za wiele rozmów i tych w pokoju, i tych w kuluarach. I tak się zastanawiałem, co jest wspólnym mianownikiem tych naszych rozmów, problemów, kłopotów, łez. Dlatego nieraz nie mamy już sił walczyć. I kiedy tak słuchałem tego dzisiejszego pierwszego czytania i Ewangelii, nie mam żadnej wątpliwości. Najbardziej bezbronni jesteśmy wtedy, kiedy czujemy się bezsilni. Ale czy chrześcijanin może czuć się bezsilny? Skoro ma tak piękny, wspaniały i mocny oręż, jakim jest modlitwa? Ale ta modlitwa musi wynikać z wiary, a nie z tradycji. To gdyby przyszedł dzisiaj Syn Człowieczy, znajdzie w moim sercu wiarę, taką wiarę, jaką miał Hiob, który mówił, choćbyś mnie, Panie, zabił, i tak Ci będę ufał. Człowiek modlący się zawsze bierze pod uwagę perspektywę zbawczą. Jeśli nie zostaje wysłuchany, powinien się nie buntować, bo z pewnością inna decyzja Stwórcy jest potrzebna w historii zbawienia. Benedykt XVI mówił tak. Człowiek nosi w sobie pragnienie nieskończoności, tęsknotę za wiecznością, poszukiwanie piękna, pragnienie miłości, potrzebę światła i prawdy, które popychają go ku absolutowi. Człowiek nosi w sobie pragnienie Boga. Człowiek wie, że w jaki sposób może się zwrócić do Boga, że może do Niego się po prostu modlić. Modlitwa ma swoje centrum i zapuszcza swe korzenie w głębi osoby. Z tego względu nie jest łatwo ją rozszyfrować i może być przedmiotem nieporozumień i mistyfikacji. W modlitwie w każdym okresie historii człowiek rozważa siebie i swoją sytuację w obliczu Boga, wychodząc od Boga i w odniesieniu do Boga. Doświadcza, że jest stworzeniem potrzebującym pomocy, niezdolnym do zapewnienia sobie o własnych siłach wypełnienia swego życia i swej nadziei. Gdzie mamy ten deficyt wiary? W których przestrzeniach naszego życia. I chcę powiedzieć jeszcze o jednej cesze modlitwy, która jest zawarta w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie w ich obronę. Modlitwa, którą zanosimy, musi być modlitwą wracającą na ziemię. I musimy w to wierzyć, że moja modlitwa ma siłę, ma moc. Pomyślmy, wymodliliśmy coś w swoim życiu komuś? A ponieważ jesteście tutaj, w tym domu, więc szukacie, chcecie jakiegoś pogłębienia. Czy macie świadomość, że często wasza modlitwa to jest modlitwa nie tylko za kogoś, ale jest to modlitwa zamiast kogoś. Bo ten ktoś już nie ma czasu na modlitwę, bo ten syn, bo ta córka, bo mąż już się nie modli.
już ścieżki nie prowadzą przez świątynię. Trzeba ufać w siłę swojej modlitwy. Trzeba ufać w to, że one wcześniej czy później wrócą na ziemię. Jeśli tego nie będzie, to ani nie będzie zaangażowania, ani nie będzie motywacji. A staniemy się, mówię to w cudzysłowie, charyzmatykami modlitwy przy okazji modlitwy zaliczenia. Modlitwy, która może mnie przed czymś zabezpieczy. Tak bardzo bym chciał, żebyśmy wyjechali stąd jutro z taką świadomością, że aby walczyć z emocjami negatywnymi, trzeba zacząć od kolan. I te kolana powinny boleć. Bo tylko wtedy człowiek, wstając z tych kolan, wie, co ma robić. I wie, że to może zrobić. Że może przekroczyć siebie. Warto sobie w takim razie w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii uświadomić, że człowiek modlitwy jest człowiekiem wnętrza. W ten sposób otwiera sobie pokłady, w których bardziej rozumie życie, miłość drugiego człowieka, także samego siebie. Gdy nagle znika pragnienie modlitwy, kiedy jest coraz więcej dyspens od spotkania z Bogiem, to umiera. Umiera Jego duch. I zostawiam nam wszystkim przepiękne słowa księdza Jana Twardowskiego, który przed laty napisał: jeśli ktoś się modli, Pan Bóg w nich oddycha. We mnie oddycha czy się dusi?